W tym materiale, który jest zestawieniem filmów, jakie pojawiły się w przeszłości na kanale, zebraliśmy sylwetki gangsterów wywodzących się stricte z Pruszkowa. Do szefostwa słynnego gangu pruszkowskiego, a zwłaszcza jego zarządu, który wyklarował się w drugiej połowie lat 90., w rzeczywistości należało niewielu obywateli tego podwarszawskiego miasta. Andrzej Z., pseudonim Słowik, pochodził bowiem ze Stargardu Szczecińskiego. Bracia Mirosław i Leszek Danielak, czyli Malizna i Wańka, wychowywali się na warszawskiej Woli. Ze stolicy byli również Ryszard Esz, pseudonim Kajtek, Zygmunt R., pseudonim Bolo, czy Jacek Dresz. Z kolei osławiony Pershing, działający często z Pruszkowem, urodził się w Ołtarzewie, a zamieszkiwał w Ożarowie Mazowieckim. Przenieśmy się zatem do Pruszkowa lat 80. i 90. wraz z takimi postaciami jak Zygmunt K., pseudonim Ali, Ireneusz P., pseudonim Barabasz, Janusz P., pseudonim Parasol, Wojciech B., pseudonim Budzik, Ryszard P., pseudonim Krzyś, czy Wojciech K., pseudonim Kiełbasa. Zbigniew K., Ali i banda Barabasza. Mit mafii pruszkowskiej, który przez lata namiętnie podsycała prasa, zaczął kształtować się już w latach 70. Wówczas to twardą ręką w Pruszkowie i okolicach bandyckie rządy sprawował Ireneusz P., zwany Barabaszem. Silny, postawny przestępca skupił wokół siebie podobnych do niego rzezimieszków z kryminalną przeszłością. Gangsterzy nie dokonywali przesadnie wyszukanych przestępstw. Zajmowali się głównie napadami, włamaniami, kradzieżami i pobieraniem haraczu od drobnych złodziei, działających na ich terenie. Należy jednak przyznać, iż ci przestępcy trzymali się swoich bandyckich zasad, stawiając lojalność i honor na pierwszym miejscu. Te przestępcze wartości z czasem jednak runęły jak domek z kart, a pod koniec lat 90. praktycznie o nich zapomniano. Ireneusz P. i jego podwładni nie musieli specjalnie przejmować się o swoje bezpieczeństwo. Barabasz znany był z doskonałych układów z milicją, a wspólne libacje bandytów z mundurowymi nie były niczym wyjątkowym. Często widywano ich razem w pruszkowskiej restauracji Urocza. Barabasz rozbił samochód na trasie między Pruszkowem a Komorowem. Ireneusz P. zostawił jednak po sobie zalążek organizacji, która w ciągu kilku lat rozlała się po całym kraju, oraz zaufanych ludzi, takich jak Parasol, Śledź, Dziki, Kajtek czy Ali. Ten ostatni, czyli Zbigniew K., pseudonim Ali, w pruszkowskiej ferajnie posiadał wysoki status. Był powszechnie szanowany i uznawany za silnego i charakternego. Miał też dobry kontakt z młodszymi przestępcami, którzy cenili go za pragmatyczne podejście do interesów. Jego syn Renek, także gangster, stał się przy okazji szwagrem Jarosława S., pseudonim Masa. Ali po 8 wyrokach skazujących nawiązał także wiele przydatnych znajomości w przestępczym półświatku. To właśnie on po śmierci Barabasza wysunął się na pierwszą pozycję w przestępczej hierarchii Pruszkowa. Otworzył kilka legalnych interesów i szybko pomnażał swój majątek. Miał jednak pewną wadę. Mówiono o nim, że jest szefem bez podwładnych. Mimo tego, że mógł skrzyknąć sporą grupę chłopaków, to na co dzień sam zajmował się interesami. Tę sytuację wykorzystał inny z pruszkowskich wataszków starszego pokolenia, Janusz P., pseudonim Parasol. O szczegółach tych wydarzeń opowiada Mariusz Esz, pseudonim Szlachet, autor książki Miasto Młodych Wilków. Oto fragment opowieści Szlacheta o pozbawieniu Aliego pozycji bossa Pruszkowa. Po wydarzeniach w hotelu George w Pruszkowie pojawiły się pogłoski, że władzę nad miastem przejął Zbigniew K., pseudonim Ali, który także wywodził się ze słynnej bandy Barabasza. Podobno nawet to on był jej mózgiem. Tym razem stało się o nim głośno, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Był szanowany i poważany przez półświatek bardziej niż Barabasz. Ali był traktowany jako ten najmądrzejszy, co potwierdzał fakt,
że nie zabrał się ponownie za gangsterkę, tylko otworzył legalny interes do spółki z Januszem M., czyli pierwszy całodobowy sklep monopolowy, znajdujący się przy głównej ulicy w centrum Pruszkowa. Janusz nie był gangsterem, pracował wiele lat w USA, po czym wrócił do Polski i otworzył ekskluzywną jak na tamte czasy pijalnię piwa, nazwaną przez nas Mariot. W tamtych czasach można było pokusić się o stwierdzenie, że był to ekskluzywny lokal, nowoczesny wystrój, na środku dwa stoły bilardowe, pod sufitem podwieszony duży telewizor, podłączony do anteny satelitarnej. Nowości filmowe i muzyka z MTV urozmaicały spotkania przy piwie i podnosiły prestiż tego miejsca. Ali miał syna Ireneusza K., pseudonim Renek, który był moim kolegą. Renek mieszkał obok naszego osiedla. Nieraz przesiadywał z nami w Łodzi. Jeździliśmy wspólnie na dyskoteki. Ogólnie mówiąc, trzymał sztamę z osiedlem Kopernika. Renek zaproponował mi i mojemu koledze Mariuszowi, pseudonim Krajan, pracę w charakterze sprzedawcy w sklepie swojego ojca. Obydwaj z kumplem chętnie przystaliśmy na tę propozycję, a w moim przypadku była to pierwsza praca po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej. Na spotkaniu z ojcem Renka i panem Januszem uzgodniliśmy wspólnie, że będziemy pracować głównie na nocnych zmianach, czyli w godzinach od 22 do 6 rano. Szybko nauczyliśmy się nowego fachu, praca ta nam odpowiadała, dawała satysfakcję, a wielu kumpli zazdrościło mi i Krajanowi, że mamy zaszczyt pracować i pomagać w biznesie domniemanemu bossowi naszego miasta. Sklep przylegał bezpośrednio do pijalni piwa Mariot i połączony był wspólnym zapleczem. Zaopatrzony był bardzo dobrze w różne rodzaje alkoholi, nie miał tylko koncesji na sprzedaż papierosów. W sklepie po godzinie 20 cena zakupu alkoholu wzrastała o 20% i utrzymywała się do 6. Było to legalne i zrozumiałe dla klientów, którzy chcieli kupić alkohol późnym wieczorem lub w nocy. W związku z tym, co drugi klient chciał kupić papierosy, których nie było w sklepie. Zapytaliśmy z kumplem Alego, oczywiście zwracaliśmy się panie Zbyszku, czy możemy kupować swoje papierosy i sprzedawać je w nocy z marżą? Ali się zgodził, tylko przekazał nam, żebyśmy sprzedawali papierosy w godzinach nocnych, a policji bez marży. W weekendowe noce potrafiliśmy sprzedać kilkadziesiąt paczek papierosów w narzuconej przez nas dowolnej cenie umownej, często wyższej od 50 do 100% od ceny, którą oferowały kioski ruchu. Dla mnie była to idealna praca, bo dzięki sprzedaży papierosów z tak wysoką marżą zarabiałem dwa razy więcej niż mój ojciec w państwowej fabryce. Ali otworzył ten sklep w najlepszym okresie, ponieważ w ciągu jednego roku były dwie podwyżki alkoholu, które narzucił rząd. W związku z tym była to idealna okazja, by zarobić dużo forsy. Któregoś wieczoru do sklepu przyjechał facet z zaplecza politycznego, ówczesnej władzy i na naszym zapleczu rozmawiał z Alim i Januszem. Mówił, że finalizuje już dla nich pożyczkę z banku, aby mogli kupić spore ilości alkoholu przed planowanymi podwyżkami. Kiedy Ali z Januszem dostali już kredyt i mieli do dyspozycji dużo gotówki, zamawiali samochody ciężarowe z wódką, które często rozładowywaliśmy za dnia. Skrzynki z wódką wstawialiśmy do wszystkich ich znajomych, którzy mieli dom lub garaż. Do pomocy braliśmy naszych kumpli, o co prosił nas Ali. Dawał dobrą kasę za tę pracę, ale równie ważny był uścisk dłoni samego bossa i zaproszenie wieczorem na piwo do sąsiedniej pijalni. Wieczorową porą pod zaplecze sklepu podjeżdżali znajomi Alego i wstawiali swoje skrzynki. Była to oczywiście podrabiana wódka, którą ja z kolegą sprzedawaliśmy na nocnej zmianie, przeważnie klientom będącym już pod wpływem alkoholu. Co do tej kwestii, Ali miał do nas zaufanie i przekazał nam, że nie wolno o tym z nikim rozmawiać. Nawet sami próbowaliśmy tę wódkę, która robiona była z niemieckiego spirytusu. I muszę przyznać, że smakowała lepiej niż niektóre berbeluchy krajowej produkcji. Pamiętam jedno śmieszne wydarzenie. Ali wszedł kiedyś do Mariotu i zapytał donośnym głosem: potrzebuję czterech silnych chłopaków, bo będę jechał po kasę.
Poderwało się z miejsca około 10 chętnych, bo pomoc Alemu to przecież był zaszczyt. Ali wybrał 4 chętnych, wsiedli do auta i pojechali po kasę. Po 2 godzinach okazało się, że Ali pojechał po kasę, ale taką pancerną, mającą służyć jako sejf w sklepie. Kasa ważyła około 250 kg i dlatego potrzebował 4 silnych mężczyzn. Kiedy zmęczeni i spoceni panowie wnieśli do sklepu szafę pancerną, sami się śmiali, że Ali ich nieźle podpuścił, bo myśleli, że jadą z nim jako obstawa, a pojechali jako tragarze. Ali oczywiście dobrze wynagrodził dzielnych tragarzy i dodatkowo zaprosił ich do stolika na zimne piwo. Jeśli ktoś obserwował Alego z boku od momentu, kiedy wszedł w biznes z alkoholem, mógł sobie pomyśleć: ten facet to jest gość, że wszyscy go szanują, kłaniają mu się w pas i żyje jak pączek w maśle. Sam tak kiedyś myślałem, ale tylko do pewnego momentu. Był spokojny wieczór, a my jak zwykle siedzieliśmy w naszej łódce. W pewnym momencie zauważyliśmy, że wzdłuż bloku, w którym mieszkał Bysio, biegnie w naszym kierunku jakiś chłopak. Kiedy się zbliżył, zobaczyłem, że to Grześ, kumpel, którego poleciłem Januszowi i Alemu na swoje miejsce w ich sklepie. Zatrzymał się koło nas lekko zdyszany, lecz wyraz jego twarzy był bardzo dziwny, tak jakby przerażony. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział, to: poczęstujcie mnie papierosem, bo muszę zapalić. Grzesiek, co się stało? Zapytał któryś z chłopaków. Zauważyłem, że kiedy Grzesiek przykładał papierosa do ust, trzęsły mu się ręce, jak jakiemuś pijaczkowi w delirium. Mów, krzyknąłem do niego. Co się stało? Grzesiek zaciągnął się mocno papierosem i zaczął opowiadać. Przyszedłem do pracy na drugą zmianę. W sklepie był mały ruch i trochę się nudziłem. Kiedy na półkach zacząłem ustawiać butelki z wódką, przyszedł Ali. Powiedział tylko cześć i poszedł na zaplecze. Po jakichś 30 minutach wyszedł z zaplecza i zaczął przechadzać się po sklepie w tę i z powrotem. Był jakiś smutny, zamyślony i mało rozmowny. Zupełnie inny niż na co dzień. Poszedł znów na zaplecze i nie wychodził z niego przez kolejne pół godziny. Do sklepu przyszedł Bulik, kolega Alego, i zapytał mnie, czy jest Zbyszek. No to mu mówię, że jest i siedzi na zapleczu. Bulik poszedł do niego i rozmawiali o czymś około 15 minut. Po tym czasie wyszli z zaplecza i usiedli razem przy tej krótszej ladzie. Zbyszek poprosił mnie, abym podał mu butelkę wódki i wodę gazowaną. Rozlał do szklanek wódkę, popitkę i walnęli po lufie. Cały czas rozmawiali szeptem, także nic nie słyszałem. Zresztą co jakiś czas ktoś wchodził do sklepu i musiałem go obsłużyć. Nagle ktoś otworzył drzwi i w progu zobaczyłem Krzysia i Parasola. Parasol jest na wolności? Przerwał Grześkowi jeden z kumpli. Dobra, mów dalej, wtrąciłem. Parasol krzyknął: wyłaź ze sklepu. A Krzyś ryknął: ale to raz. Ali wstał z krzesła, a Bulik spierdolił zapleczem do pijalni. Ali, gdy szedł do nich, zdjął swoje złote okulary i położył przy mnie na ladzie. W progu chwycili go za habety i zamknęli drzwi. Ja p***le, jak mu dojebali. Widziałem to przez moment, gdy spojrzałem w szybę od ulicy. Potem schowałem się na zapleczu. Co ty p***dolisz, Grześ? Jak to? Za co? Padły nasze pytania. No nie wiem, k***a, za co. Mówię wam, jak było. Ja p***dolę, mówię wam. I co ze Zbyszkiem? Nie wiem, wyszedłem ze sklepu przez zaplecze, jak go napierdali. Bałem się, teraz też się boję. Oni weszli jeszcze do Mariota, ale wszyscy spierdolili. Przybiegłem do was, bo nie wiem, co robić. Kurwa, co robimy? Rzucił któryś z chłopaków. Dawajcie, idziemy zobaczyć, co się dzieje pod sklepem. Pod sklepem jednak nie było już nikogo. Ali po tym, jak został publicznie poturbowany przez Parasola i Krzysia, musiał opuścić miasto, przekazując część swoich biznesów wspólnikowi. W ten sposób zakończyła się kariera jednego z założycieli gangu Pruszkowskiego. Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa. Urodził się w 1962 roku. W odróżnieniu od większości swoich późniejszych kolegów, pochodził z tak zwanej dobrej rodziny. Nie powstrzymało go to jednak przed tym, aby wstąpić na przestępczą drogę. W młodości zaliczył pobyt w poprawczaku, później zatrzymywano go kilka razy, nigdy jednak nie był karany.
W towarzystwie starszych pruszkowskich wataszków zaczął kręcić się już w latach 80. Wojciech pomagał im podczas napadów czy włamań do mieszkań, co ówcześnie stanowiło główne źródło dochodu pruszkowskich przestępców. Pod koniec lat 80. jego ochroniarzem i kimś w rodzaju adiutanta został Jarosław S., pseudonim Masa, późniejszy świadek koronny. W następnych latach panowie bardzo się zaprzyjaźnili, jednak aż do śmierci Kiełbasy to właśnie Wojciech miał wiodącą pozycję w tym duecie. W 1990 roku, po części za sprawą Kiełbasy, doszło do brutalnych porachunków, w wyniku których zginęło dwóch pruszkowskich przestępców. Andrzej N., pseudonim Słoń, i Janusz S., pseudonim Lulek. Kiełbiński zamówił kradzionego Mercedesa 124 od Bogdana G., znanego złodzieja samochodowego. Auto jednak nie spełniło oczekiwań Kiełbasy, więc postanowił je zwrócić. Wtedy między kontrahentami doszło do konfliktu. Kiełbiński postanowił załatwić sprawę po gangstersku, organizując tak zwaną rozkminkę. 29 maja umówił spotkanie z Bogdanem G. na trasie katowickiej niedaleko Siestrzeni. Gdy mężczyzna zjawił się na miejscu, w kilkunastu samochodach czekało już na niego około 40 pruszkowskich gangsterów, których zwołał Kiełbasa. Do Audi 100, którym wraz z dwoma Rosjanami przyjechał Bogdan G., dosiedli Lulek i Słoń. Kierowca zaś otrzymał polecenie wjechania do pobliskiego lasu, gdzie miały nastąpić rozmowy. Auto jednak ruszyło z piskiem opon w stronę Warszawy. W samochodzie rozpoczęła się gwałtowna szarpanina, w wyniku której śmiertelnie postrzelono pruszkowiaków i po kilkuset metrach od miejsca ucieczki wyrzucono ich ciała na szosę. Wydarzenia na trasie katowickiej uznawane są za pewien przełom w polskiej przestępczości zorganizowanej, w której dotychczas podczas rozwiązywania konfliktów używano co najwyżej pałki czy noża. Po śmierci Lulka i Słonia grupa pruszkowska wydała wyrok na Bogdana G. Ten zaś zniknął z oczu zarówno przestępcom, jak i organom ścigania. Zatrzymano go dopiero w 2013 roku w hiszpańskim Bilbao i przekazano stronie polskiej. Przestępcy udało się udowodnić tylko zabójstwo Lulka, za co w 2015 roku został skazany na 10 lat więzienia. Kiełbasa od samego początku swojej przestępczej kariery w środowisku kryminalnym uchodził za osobę bystrą i inteligentną. Przez swoich szefów lubiany był na tyle, że mianowali go zarządcą tzw. pruszkowskiej młodzieży. W 1992 roku o zgodę na otworzenie w Katowicach salonu gier hazardowych Zielone Bingo wystąpił Zbigniew Szczepanik, pseudonim Simon, człowiek uchodzący za rezydenta grupy pruszkowskiej na Śląsku. Swój wniosek motywował między innymi tym, że część dochodów przeznaczona będzie na ochronę środowiska. Formalności były już dopięte na ostatni guzik. Na szczęście policja zainteresowała się wspólnikami pana Szczepanika i zwróciła nam uwagę, kto za tym stoi. Wspominał później Marek Kołczek, były urzędnik katowickiego magistratu. Jak się okazało, jednym ze wspólników Simona był właśnie Kiełbasa, a działalność Zielone Bingo została zablokowana. W 1993 roku doszło do konfliktu na linii Kiełbasa-Pershing. Powodem zatargu była plotka o rzekomym zleceniu, jakie Kiełbiński miał wydać na Pershinga. Te nieporozumienia były prawdopodobnie powodem prób zamachu na Kiełbasę. Podczas jednej z nich napastnik zaczaił się pod domem Kiełbińskiego. Kiedy jednak został zauważony, szybko oddalił się z jego posesji. Wcześniej także podłożono ładunek wybuchowy pod bramą Kiełbasy. Bomba jednak nie wybuchła. W pierwszej połowie lat 90. do ekipy kierowanej przez Kiełbasę dołączyła grupa Marka Czy, pseudonim Rympałek. W 1995 roku role jednak odwróciły się i to Rympałek zaczął grać pierwsze skrzypce. Nie tylko w relacjach z Kiełbasą, ale i w całym warszawskim półświatku.
Kiełbiński, który w grupie pruszkowskiej zajmował wysoką pozycję, nie okazywał przesadnej pokory w stosunku do starszych gangsterów. Wykorzystując intelektualną przewagę oraz będąc regularnie pod wpływem kokainy, pozwalał sobie na częste docinki w kierunku tzw. starych pruszkowskich. Jego raptowne i często nieprzemyślane zachowanie opisuje fragment zeznań świadka Jarosława S., pseudonim Masa, z maja 2000 roku. Kiełbiński zaczął bawić się pistoletem lub rewolwerem, nie pamiętam dokładnie. Rozładował broń i celował po kolei w moje kolano, potem w dresza i naciskał spust. Potem załadował broń, zagadał się i oddał przypadkowy strzał. Pocisk uderzył w podłogę obok mojej nogi. Odbił się od podłogi, potem uderzył w ścianę, a potem w drugą ścianę obok mojej głowy. Uderzył w inną ścianę i spadł obok R. Wtedy była oto awantura, dresz z R. Wyzywali Kiełbińskiego. Na początku drugiej połowy lat 90. Kiełbasa odłączył się od grupy pruszkowskiej i coraz więcej czasu zaczął spędzać w Nadarzynie u Mirosława D., pseudonim Misiek. Ten ostatni posiadał własną ekipę i uważano go za ostrego gangstera z szerokimi koneksjami za wschodnią granicą. Coraz częściej zaczęto mówić też o konflikcie Kiełbasy z Masą, który w czerwcu 1995 roku opuścił areszt po tym, jak umorzono jego sprawę o gwałt na kelnerce w Komorowie. W styczniu 1996 roku, w późnych godzinach wieczornych, doszło do zamachu na Masę pod jego blokiem w Pruszkowie. Około godziny 22 pod budynek przy ulicy Kopernika 6 podjechało BMW, w którym znajdowali się Masa oraz Dariusz B., pseudonim Bysio, i Sławomir K., pseudonim Chińczyk. Jarosław S. wysiadł z auta, wyjął torby z zakupami i ruszył w stronę klatki schodowej. Wtedy eksplodowała bomba umieszczona pod jednym z zaparkowanych samochodów. Auto zostało doszczętnie zniszczone, jednak nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Po tym zamachu pojawiły się dwie hipotezy. Według pierwszej, podłożenie bomby zlecić miał właśnie Kiełbasa. Według drugiej, zamach zlecił ktoś ze starych, którym już wtedy nie podobało się, że Masa pod ich skrzydłami za bardzo rośnie w siłę. Sprawców jednak nigdy nie ustalono. Nieco ponad miesiąc później, a dokładnie 19 lutego, doszło do zamachu na Kiełbasę. Około godziny 10, jak co rano, gangster udał się na zakupy do sklepu spożywczego, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic w Pruszkowie. Do sklepu gangster przyjechał białym Nissanem Micrą swojej żony. Kiedy wracał z zakupami do auta, został zaatakowany przez nieznanych sprawców, którzy zaczaili się na niego w dwóch samochodach. Postrzelony z broni automatycznej, zmarł na miejscu. W dniu śmierci miał 34 lata. Pierwszym podejrzanym o tamto zabójstwo stał się właśnie Masa. Sam zresztą początkowo przyznawał się do tej egzekucji i chwalił się nią przed swoimi szefami. Był to również czas, kiedy jego akcje szły mocno w górę. W kilka miesięcy po śmierci Kiełbasy przejął także interesy samego Rympałka, który trafił do aresztu. Jarosław S. zaprzecza jednak tej wersji. Według niego przyznawał się początkowo do zabójstwa Kiełbasy, aby podnieść swój prestiż w grupie i dodać sobie splendoru. Według jego zeznań egzekucji dokonała grupa Rympałka. Zlecenie wydać miał sam Marek Czy, a wykonanie należało do gangsterów o pseudonimach Pinokio i Franek. Według Masy zastrzelenie Kiełbasy miało być zemstą za to, że Kiełbiński nie ostrzegł Rympałka o policyjnym nalocie, przez co wpadł magazyn broni, znajdujący się w mieszkaniu człowieka o pseudonimie Burak. W jego zeznaniach odnośnie śmierci Kiełbasy pojawia się jednak wiele nieścisłości. Prokuratorom zeznał: Bryndziaki otrzymali w mojej obecności broń, kałasznikowa, w listopadzie lub październiku 1995 roku. Broń przekazał Parasol na ulicy Kopernika, w okolicach mojego zamieszkania. Wydaje mi się, że było to tak,
iż po odebraniu broni spytałem Rympałka, po co mu ta broń. Wówczas Rympałek powiedział, że to jest broń na kiełbasę. Na pytanie, dlaczego Rympałek brał broń na kiełbasę od starych, skoro sam miał kilka magazynów broni, Masa odpowiada. Nie jestem w stanie kategorycznie wypowiedzieć się, dlaczego Rympałek nie skorzystał ze swojej broni. Ale znając zwyczaje w grupie, mogę stwierdzić, że dając broń Rympałkowi na kiełbasę, starzy wyrazili swoją zgodę na, jak się później okazało, zabójstwo kiełbasy oraz dołożyli się finansowo. Nawet jeśli to nie Masa stał za tym zabójstwem, rodzi się pytanie, dlaczego nie uprzedził kiełbasy o planowanym zamachu? O przekazaniu broni na ten cel wiedział już przecież jesienią 1995 roku. Warto zaznaczyć, do zabójstwa Wojciecha Kiełbińskiego wcale dojść nie musiało. Gangster przeczuwał bowiem, że zbierają się nad nim czarne chmury i ukrywał się przez pewien czas w domu Miśka z Nadarzyna. Tam mógł się czuć całkowicie bezpiecznie. Dom Mirosława D., otoczony kamerami i zabezpieczony szybami kuloodpornymi, przypominał bowiem twierdzę. Ponadto, za wschodniej granicy na zaproszenie Miśka jechało już wsparcie, które miało pomóc w rozwiązaniu problemów kiełbasy. Kiełbiński w niedzielę 18 lutego wrócił jednak do domu w Pruszkowie. W poniedziałek rano udał się na zakupy, gdyż nie brał pod uwagę, że może zostać zaatakowany w biały dzień w centrum miasta. Pomylił się. Został zastrzelony z broni automatycznej, w czasie gdy mnóstwo ludzi robiło poranne zakupy. Wsparcie dotrzeć nie zdążyło. Za zabójstwo kiełbasy do dziś nikt nie odpowiedział, choć sprawa nie została jeszcze definitywnie zamknięta. Wojciech Budziszewski urodził się 8 maja 1954 roku w Nadarzynie. W gronie przestępczej ferajny Pruszkowa znajdował się niemal od samego początku. Przed nim podwaliny pod największy gang w Polsce kładli tylko Parasol, Krzyś i Dzikus, recydywiści, którzy w czasach PRL-u należeli do bandy dowodzonej przez słynnego Barabasza. Budzik, jak nazywano go w środowisku, był jednym z uczestników słynnej strzelaniny pod motelem George, która miała miejsce już na początku działalności grupy pruszkowskiej. 4 lipca 1999 roku pod motelem w Ruścu koło Nadarzyna banda z Pruszkowa zaatakowała Mirosława P., dawnego znajomego, który na stałe przeprowadził się do RFN. Gdy mężczyzna zjawił się na motelowym parkingu, czterej napastnicy wpakowali się do jego Mercedesa WUD-123, zaatakowali go gazem łzawiącym i odjechali z nim do lasu. Tam Mirosław P. został pobity i zmuszony do przepisania na jednego z oprawców swojego auta. Gangsterzy zaoferowali jednak możliwość odkupienia samochodu za 15 tysięcy dolarów, a do transakcji miało dojść za 2 dni, ponownie pod motelem George. Mirosław P. przystał na ofertę bandytów, jednak w międzyczasie zgłosił sprawę na policję. Gdy 6 lipca pod motelem zjawili się Budzik, Dzikus, Parasol, Szarak, Kazik i Krzyś, Mirosław P. oraz policjant udający jego ochroniarza czekali już na miejscu. W tym samym czasie nad miastem krążył policyjny śmigłowiec, a w pobliżu czekała brygada antyterrorystyczna. Zablokowano również drogi, aby odciąć przestępcom ewentualną drogę ucieczki. Gdy ferajna wtargnęła do motelowej restauracji, akcja potoczyła się bardzo dynamicznie. Jeden z przestępców uderzył w głowę policyjnego tajniaka, a ten wyjął pistolet i zaczął strzelać do bandytów. W tym momencie do budynku wbiegli antyterroryści, którzy zaczęli wyłapywać uciekających w popłochu gangsterów. Niestety dla załogi z Pruszkowa nie obyło się bez ofiar. W starciu z policją zginął Andrzej C., Szarak, który został postrzelony w plecy przez rannego policjanta. Postrzał w obie nogi otrzymał również próbujący przeskoczyć ogrodzenie Janusz P. Parasol. Budzik i reszta ferajny po wszystkim trafili do aresztów. Śledztwo jednak wykazało, iż policyjna prowokacja była przeprowadzona nieprawidłowo oraz niezgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem. Co za tym idzie, gangsterzy szybko wrócili na wolność. Po powrocie do miasta Budzik i jego koledzy
zastali całkiem nową rzeczywistość. Dzięki nagłośnieniu strzelaniny przez prasę, banda recydywistów z pruszkowskiego podwórka była od teraz nazywana mafią, a fakt, że z potyczki pod George'em przestępcy wyszli bez konsekwencji prawnych, dodatkowo podsycał plotki o nietykalnych gangsterach z Pruszkowa. Do połowy lat 90. Budzik, jako jeden z tzw. starych pruszkowskich, brał czynny udział w poczynaniach gangu. W kwietniu 1994 roku był jednym z uczestników najazdu na Szczecin, który zainicjował Marek M. pseudonim Oczko, rezydent Pruszkowa na północno-zachodni region kraju. Oczko poskarżył się wówczas wspólnikom z Pruszkowa, że stara gwardia szczecińskiego półświatka nie chce zaakceptować jego przywództwa w mieście i zaczyna tworzyć się frakcja będąca w opozycji do Marka M. i jego popleczników. Sylwek, Ślepak, Brygadier i Duduś porzucili jednak plany o zdetronizowaniu Oczki, kiedy przed hotelem Radisson w Szczecinie zobaczyli kilkudziesięcioosobową delegację ze stolicy z Markiem M. na czele. O kulisach tamtego zajścia opowiedział autorowi kanału Rafał H. pseudonim Czarny, niegdyś jeden z członków załogi Oczki. Umowny bunt wywołali starsi wiekiem szczecińscy bandyci, którzy pamiętali Oczkę jako jednego z nich. Nie chcieli zaakceptować Marka jako lidera. Głównym spiskowcem był Sylwek i wymachujący na lewo i prawo pistoletem z tłumikiem Adam M., pseudonim Brygadier. Marek D., pseudonim Duduś i Jacek P., Ślepak, stanęli po ich stronie, bo Oczko wzbudzał w nich kompleksy. Do Marka, który ukrywał się przed policją w Warszawie, doszło, że mu ubliżają. Naturalnie pojawiła się też zapowiedź jego rychłej śmierci i inne charakterystyczne dla tego typu konfliktów przepowiednie. Nikt się nie spodziewał, że Oczko poszukiwany listem gończym przyjedzie do Szczecina i do tego na czele całej wycieczki. Nie wiem, kto pierwszy wypękał, ale Jacek P. przywitał warszawiaków już w Pyrzycach, czyli 50 km od Szczecina, i odciął się od reszty. Gdy wszyscy wchodzili do Radissona, to minęli się w drzwiach z Adamem M. Brygadier z miny Sylwka wywnioskował, że kawiarniana gangsterka się skończyła i żadnej wojny nie będzie. Duduś przypomniał Markowi wspólne lata na Żabiej. Poprosił także o łaskę dla Sylwka, ale że nikogo innego nie było do ukarania, przywódca rewolucjonistów do lasu pojechał sponiewierany już w hotelu. Tego samego roku latem Budzik wraz z kilkunastoma kompanami z Pruszkowa został zatrzymany w głośnej operacji gdańskich antyterrorystów, która miała miejsce w Sopocie przed lokalem Tarasy. Wówczas to gang spod Warszawy zorganizował pokaz siły na wybrzeżu, gdzie od lat rządził i dzielił słynny Nikoś. Konfrontacja z Nikodemem Skotarczakiem zakończyła się jednak nalotem funkcjonariuszy i odwiezieniem przyjezdnych do policyjnych cel, z których po 48 godzinach wszyscy poza Pershingiem wrócili do domów. Budzik, jako jeden z liderów grupy pruszkowskiej, zapamiętany zostanie przede wszystkim ze swojej porywczości i szybkiego chwytania za broń. Budziszewski nie wahał się celować do kolegów z gangu, ani używać broni w środku dnia w centrum miasta. O pierwszym z wymienionych wydarzeń opowiada w swoich zeznaniach świadek koronny Masa. Były członek gangu wspomina, że Budzik nosił przy sobie pistolet CZ, z którego wystrzelił do parasola w czasie kłótni, jaka rozgorzała pomiędzy mężczyznami w hotelu Polonia. Janusz P., który miał ubliżać Budzikowi, został przez niego niegroźnie postrzelony w stopę. Kula miała wówczas przebić jeden z butów pruszkowskiego bossa. Do kolejnego zdarzenia doszło w pierwszej połowie lat 90. na skrzyżowaniu ulic Prusa i Kraszewskiego w Pruszkowie. To tam znajdowała się blaszana smażalnia ryb, której właścicielami i na ogół jedynymi klientami byli starzy pruszkowscy. Pewnego dnia wbiegł do lokalu ich znajomy, informując, że jest właśnie ścigany przez kilku przyjezdnych, których oszukał w czasie transakcji na giełdzie samochodowej. Gdy mężczyźni wpadli do smażalni, natychmiast zażądali wydania im człowieka, który jest im winien pieniądze. Pruszkowiacy nie zamierzali jednak spełnić żądań przyjezdnych i natychmiast sięgnęli za broń. Zza baru z nożem w ręce ruszył w ich kierunku Krzyś, a Dzikus i Budzik z zapasków wyciągnęli pistolety. Gdy przerażeni mężczyźni wybiegli z lokalu i wskoczyli do auta, aby ratować się ucieczką,
Budzik i Dzikus ostrzelali odjeżdżający pojazd, tylko cudem nie raniąc ani uciekinierów, ani nikogo postronnego. Co ciekawe, sprawa tamtej strzelaniny rozeszła się po kościach, mimo iż doszło do niej we wczesnych godzinach popołudniowych. Budzik, którego niektórzy zaczęli nazywać kowbojem, po raz kolejny chwycił za broń w nocy z 4 na 5 września 1995 roku. Była to jednak ostatnia strzelanina w jego gangsterskiej karierze. W poniedziałkową noc w mieszkaniu Budziszewskiego, znajdującym się przy ulicy Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie, odbywała się impreza alkoholowa, na którą Budzik zaprosił kilku kolegów. Jednym z nich był 30-letni Maciej Eś z Piastowa, który kilkukrotnie nadepnął na odcisk Budzikowi, znanemu nie tylko ze swojej porywczości, ale również z zamiłowania do kokainy, po której stawał się jeszcze bardziej agresywny. W środku nocy pomiędzy mężczyznami wywiązała się kłótnia, a kiedy Maciej Eś zaczął naśmiewać się z psa należącego do Budzika, gangster wyjął rewolwer i bez zastanowienia wypalił w twarz siedzącego w fotelu kolegi. Pocisk przebił szyję ofiary i spowodował obrażenia, w wyniku których Maciej Eś zmarł na miejscu. Gdy kilkanaście minut później w mieszkaniu zjawiła się policja, po Budziku nie było nawet śladu. Skutecznie ukrywał się przez ponad 3 miesiące. W czasie poszukiwań policja znalazła w mieszkaniach broń, amunicję, materiały wybuchowe oraz fałszywe dokumenty i banknoty. Sam gangster wpadł w połowie grudnia w czasie obławy, jaką przeprowadzili antyterroryści w mieszkaniu przy ulicy Piekałkiewicza na Mokotowie. W czasie zatrzymania znaleziono przy nim fałszywy dowód osobisty i paszport, sfałszowane banknoty oraz woreczki po narkotykach. Samo mieszkanie z kolei okazało się małym arsenałem broni. W kryjówce Budzika zabezpieczono 2 karabinki, 2 pistolety, strzelbę, strzelający długopis i niemal 1000 sztuk amunicji. Adwokaci Budziszewskiego próbowali wybronić go przez ocenę jego stanu psychicznego z dnia, w którym pociągnął za spust. Sam gangster jednak przyznał się do winy i wyraził skruchę, oznajmiając, że nie miał na celu skrzywdzenia swojej ofiary, a do zabójstwa mogło dojść z powodu lęku, jaki odczuwał przed Maciejem Eś. Ale czy to może być powód, dla którego się sięga po pistolet i zabija zimną krwią człowieka, znajomego swojego, którego się zaprasza do mieszkania? I to w obecności kolegów? Jednocześnie w sprawie pojawił się nowy wątek. Zastrzelony mężczyzna miał bowiem utrzymywać intymne kontakty z żoną Budzika w czasie pobytu gangstera w areszcie. Siostra ofiary miała również przestrzegać brata przed wizytą w mieszkaniu Pruszkowiaka. Wątek ten poruszył na jednej z rozpraw sam Budziszewski. Eś zaczął się ze mnie naigrywać, że współżył z moją żoną. Popchnął mnie w kuchni. Nie wiem, jak do tego doszło. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ja naprawdę nie chciałem temu człowiekowi zrobić krzywdy. To nie był czyn zamierzony. Sąd jednak nie był dla Budzika łaskawy i skazał go na 25 lat więzienia, przyjmując za bezpośredni motyw zabójstwa błahą sprzeczkę o psa. Finalny wyrok w tej sprawie zapadł w sądzie apelacyjnym w Warszawie 4 marca 1998 roku. Zamknięty od grudnia 1995 roku jeden z twórców Pruszkowa nie doczekał więc okresu prosperity gangu i niejako odszedł w zapomnienie jako pruszkowski kowboj z pistoletem za paskiem. Nie oznacza to jednak, że za kratami odciął się całkowicie od przestępczej działalności. W 2007 roku postawiono mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, wydawanie zza krat dyspozycji swoim kompanom, ustalania stref wpływów, podziału zysków i organizację dostaw narkotyków na teren zakładu karnego. W śledztwie prowadzonym od 2005 roku policjanci z lubelskiego CBŚ zatrzymali łącznie 49 podejrzanych, z czego 30 trafiło do aresztów. 12 podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe osoby odpowiadały za obrót narkotykami, przemyt narkotyków na terenie Europy, wymuszenia rozbójnicze, wprowadzanie do obrotu podrabianych kart telefonicznych. Gang miał działać od 3 lat,
i w tym czasie przemycać do krajów skandynawskich marihuanę, amfetaminę, tabletki ekstazy i heroinę. Łącznie grupa miała wprowadzić na rynek ponad 50 kg marihuany i około 30 kg amfetaminy oraz kilka tysięcy tabletek ekstazy. Budzik nie doczekał jednak finału sprawy, gdyż podobnie jak kilku jego kolegów z gangu, zmarł po walce z chorobą nowotworową. Kim był Krzyś? Jeden z założycieli gangu Pruszkowskiego. Dlaczego po śmierci Pershinga pod jego domem zebrało się 50 uzbrojonych gangsterów? Która słynna morderczyni uważała się za jego kochankę? Jaki znany aktor zwrócił się do niego o pomoc w sprawie odzyskania skradzionego auta? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ryszard Krzysztof Pawlik urodził się 29 sierpnia 1953 roku. Jako drobny przestępca z Pruszkowa dołączył do szajki lokalnego wataszki Ireneusza Piszczałkowskiego, pseudonim Barabasz. Jego banda już w latach 70. siała postrach na terenie Pruszkowa i okolicznych miast. Gang, do którego należały takie postacie jak Janusz P. Parasol czy Czesław B. Dzikus, zajmował się głównie włamaniami do mieszkań i sklepów oraz dokonywaniem brutalnych napadów. Szajka znana była z tego, że spieniężone łupy hucznie opijała w restauracji Urocza, jedynej ówcześnie restauracji w Pruszkowie, która znajdowała się przy ulicy Kościuszki 21. W latach 80. większość członków szajki, w tym Barabasz i Pawlik, zwany przez kumpli Krzysiem, trafili na wiele lat za kraty. Na przełomie lat 80. i 90. ludzie Piszczałkowskiego jeden po drugim zaczęli jednak opuszczać więzienia i ponownie spotkali się na ulicach Pruszkowa. U progu 3. RP w mieście zaszło jednak wiele zmian. Barabasz, podejrzewany przez kumpli o współpracę z milicją, stracił swoją pozycję, a pierwsze skrzypce w pruszkowskim półświatku zaczęła odgrywać Ferajna w składzie Krzyś, jego przyjaciel z dzieciństwa Janusz P. Parasol, Czesław B. Dzikus, Kazimierz K., Wojciech B. Budzik, Zbigniew K. Ali, czy Andrzej N. Słoń i Janusz S. Lulek, którzy zginęli w 1990 roku pod Siestrzenią. To właśnie oni tworzyli pierwszy skład tzw. Starych Pruszkowskich i podwaliny pod gang, który później prasa okrzyknęła mafią pruszkowską. Gangsterzy, których na początku lat 90. najczęściej można było spotkać przy fontannie w parku Potulickich, nie musieli już także dokonywać prymitywnych przestępstw popełnianych pod wodzą Barabasza. Od teraz wystarczyło wykorzystać okazje, jakie przyniósł wybuch niekontrolowanego i dzikiego kapitalizmu w Polsce. Wkrótce załoga z Pruszkowa połączyła się z przestępcami z innych podwarszawskich miast oraz z ludźmi ze stolicy. Tym sposobem we wspólnej ferajnie znaleźli się Dresz, Kajtek, Bolo, Malizna, Wańka, Słowik, Pershing z Ożarowa, Dzik z Otwocka, a nawet Dziad z Ząbek, który na początku lat 90. zgodnie współpracował z resztą. Z biegiem lat skład i struktura grupy ulegały zmianie. Jedni ginęli, inni tworzyli własne organizacje, dochodziło też młodsze pokolenie, które kierowało swoimi podgrupami. Gang Pruszkowski szybko zaczął się dorabiać na wymuszeniach haraczy czy odzyskiwaniu długów, jednak prawdziwą fortunę zbijał dzięki okradaniu przemytników alkoholu i papierosów. Z tylko sobie znanych źródeł gangsterzy zdobywali cynk o trasach i ciężarówkach, jakich używają przemytnicy, a następnie napadali na kierowców, okradali tiry z zawartości i sprzedawali towar poprzez paserów. Obrabowani przemytnicy ze zrozumiałych powodów nie zgłaszali napadów, więc przez lata był to dla gangu złoty interes. Pierwsza wielka wpadka grupy miała miejsce w lipcu 1990 roku i wiązała się z wymuszeniem rozbójniczym. Banda z Pruszkowa napadła wówczas na Mirosława P. i zmusiła go do przepisania na jednego z nich Mercedesa W123. Gangsterzy zaoferowali mu jednak możliwość odkupienia jego własnego auta, a na transakcję umówiono się w restauracji motelu George w Ruścu. Poszkodowany jednak powiadomił o sprawie policję, a ta przygotowała zasadzkę. W
czasie akcji, w której brał udział Krzyś, śmierć od policyjnej kuli poniósł jego młodszy kolega Andrzej Cięszczyk, pseudonim Szarak. Z kolei Pawlik oraz Parasol, Budzik, Dzikus i Kazimierzka trafili do aresztów. Po miesiącach spędzonych za kratami, liderzy gangu wrócili do Pruszkowa, a cała sprawa została później umorzona, gdyż jak się okazało, policja przeprowadziła prowokację niezgodnie z prawem. Gdy Ferajna przebywała w aresztach, numerem jeden w Pruszkowie został Ali, który w odróżnieniu od reszty załogi był bardziej przedsiębiorcą z kryminalną przeszłością niż bandytą. W czasie nieobecności kompanów zaczął również schodzić z przestępczej drogi i zajął się prowadzeniem eleganckiego pubu, pijalni piwa i sklepu monopolowego. Zbigniewka z niejasnych do końca powodów naraził się jednak swoim kumplom. Po powrocie z aresztów Krzyś i Parasol natychmiast ruszyli do jego sklepu, wyciągnęli go z budynku i brutalnie pobili. Po tym zdarzeniu Ali musiał opuścić Pruszków i zostawić biznesy swojemu wspólnikowi. Według głosów, które krążyły wówczas po mieście, Zbigniew K. miał zadenuncjować swoich kolegów policji. Pawlik z kolegami również otworzył kilka własnych legalnych biznesów. Jednym z nich była smażalnia ryb, znajdująca się u zbiegu ulic Kraszewskiego i Prusa w Pruszkowie. W pierwszej połowie lat 90. doszło tam do zdarzenia, o którym mówiło całe miasto. Do budynku wpadł bowiem dobry kolega starych pruszkowskich, który właśnie dokonał przekrętu na giełdzie samochodowej. Oszukani mężczyźni postanowili go jednak złapać i odzyskać wyłudzone pieniądze. Kiedy ścigany przez nich oszust wpadł do smażalni i pośpiesznie poinformował kolegów o tym, co zaszło, z lokalu wybiegli uzbrojeni Dzikus i Krzyś, którzy stanęli w jego obronie. Oszukani na giełdzie mężczyźni, widząc gangsterów z bronią w ręce, rzucili się biegiem w kierunku swojego auta. Gdy wskoczyli do wozu, Dzikus otworzył do nich ogień, trafiając w karoserię samochodu. Choć o sprawie, która miała miejsce w centrum miasta w biały dzień, wiedział niemal każdy mieszkaniec Pruszkowa. Policja nie rozpoczęła żadnych działań wyjaśniających. Znacznie poważniejszym biznesem Pawlika była jednak restauracja Kaskada w Brwinowie, którą wraz z Parasolem dzierżawił od miasta. Lokal znajdujący się przy ulicy Powstańców Warszawy 2 był co prawda otwierany rzadko, jednak co jakiś czas odbywały się tam dyskoteki reklamowane w lokalnej prasie hasłem „U nas najbezpieczniej”. W 1995 roku właśnie w Kaskadzie miało dojść do gwałtu na Małgorzacie Rozumeckiej, o której kilka lat później usłyszy cała Polska za sprawą jednej z najgłośniejszych zbrodni w historii III RP. Zgwałcili ją w Kaskadzie Krzysiek z Parasolem. Krzysiek za to siedział w areszcie, ale jakoś się wykpił, mówił autorom Alfabetu Mafii Jarosław Sokołowski-Masa. Zapomina jednak dodać, że sam rok wcześniej został aresztowany za gwałt na Rozumeckiej, do którego miało dojść w 1993 roku w restauracji Trzy Podkowy w Komorowie. Tak opisuje tamto zatrzymanie Gazeta Stołeczna. Pod zarzutem gwałtu za szczególnym okrucieństwem aresztowano w środę jednego z hersztów gangu pruszkowskiego Jarosława S. pseudonim Masa. 11 października 1993 roku w łazience jednej z restauracji w Komorowie koło Pruszkowa policjanci zatrzymali podczas gwałtu 31-letniego wówczas Jarka S. Ofiara, młoda kelnerka, złożyła wówczas obciążające zeznania. Śledztwo umorzone z braku cech przestępstwa prowadziła wówczas Elżbieta W. Jeden z oficerów pruszkowskiej komendy rejonowej powiedział gazecie: sprawa była głośna i pani prokurator odeszła z pracy pod presją opinii środowiska. Na początku roku zmieniło się kierownictwo pruszkowskiej prokuratury. Sprawa okrutnego gwałtu została podjęta. Już kilka tygodni temu prokuratura wydała nakaz zatrzymania i doprowadzenia Jarosława S. Ten jednak zaczął się ukrywać. Wpadł w środę podczas wizyty w domu Wojciecha K., nazywanego w przestępczym świadku kiełbasą. Sprawy tamtych gwałtów były jednak mocno kontrowersyjne, gdyż Małgorzata Rozumecka znana była w Pruszkowie jako kobieta nachalnie narzucająca się gangsterom i próbująca im za wszelką cenę zaimponować. Rozumecka, wówczas studentka resocjalizacji,
była zafascynowana mafijnym światem i regularnie bywała w lokalach czy siłowniach ludzi z grupy pruszkowskiej. Po intymnym spotkaniu z Krzysiem potrafiła dumnie przechadzać się po mieście, informując wszystkich, że jest kochanką pruszkowskiego bossa, więc należy schodzić jej z drogi. Kiedy Pawlik dowiedział się, co rozpowiada Rozumecka, znalazł ją, spoliczkował i zabronił w jakikolwiek sposób powoływać się na jego osobę. Finał jej dążeń do zostania kobietą mafii wkrótce poznała cała Polska, a przebieg tamtych wydarzeń ukazano później w serialach kryminalnych Pitbull i Odwróceni. Latem 1997 roku 22-latka zwabiła podstępem dwóch przedstawicieli ery GSM, którzy przywieźli 32 telefony komórkowe przeznaczone na sprzedaż. Do akcji kobieta wciągnęła kilku kolegów oraz brata, który w dniu zdarzenia miał zaledwie 16 lat. Dilerzy sieci komórkowej zostali zastrzeleni i zakopani w przygotowanych dołach, a telefony jeszcze tego samego dnia sprzedane na targowisku w Warszawie. Rozumecka za zaplanowanie, przygotowanie i kierowanie całą akcją została skazana na dożywocie. Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Choć Krzyś od początku do końca funkcjonowania grupy pruszkowskiej należał do trzonu gangu, przez częste pobyty w aresztach i słabość do alkoholu, jego pozycja z czasem zaczęła słabnąć. W grupie liczono się z jego zdaniem, jednak nie posiadał takiej władzy jak Bolo, Parasol czy Słowik. Był on też niejako łącznikiem pomiędzy dowodzącym pruszkowską bojówką masą, a resztą starych i właściwie jedyną osobą z szefostwa gangu, z którą Sokołowski żył w przyjacielskich relacjach. Jarek był świadkiem na moim ślubie. Naprawdę bardzo go lubiłem. Nieraz biesiadowaliśmy razem, gadaliśmy po męsku, robiliśmy dobre interesy. Potem zrobił, co zrobił. Co tu dużo mówić. Życzę mu zdrowia i szczęścia. Niech żyje w spokoju, ale jak najdalej ode mnie. Mówił dziennikarzom Pawlik. Krzyś stanowił dla masy swego rodzaju tarczę ochronną przed zarządem grupy. Sokołowski zasypywał Pawlika pieniędzmi, a ten w zamian bronił go przed szefami gangu, zwłaszcza Parasolem, który nie tolerował masy i uważał go za konfidenta. Choć Krzyś nie plasował się na samym szczycie hierarchii w organizacji, według słynnego niegdyś świadka koronnego miał pod sobą okazałą podgrupę. W skład grupy Pawlika wchodzą grupa Bysia licząca około 30 osób. Z grupą Bysia współpracują również grupa Szlacheta i Chińczyka licząca około 10 osób. Grupa braci J to są złodzieje samochodowi licząca około 10 osób. Grupa Zleszna na czele z mężczyzną o imieniu Waldek. Grupa na czele z Damianem z Poznania licząca około 50 osób. Grupa Grubego z Olsztyna licząca kilkanaście osób. Nadto pod Pawlika podlegała grupa P licząca paręnaście osób. Grupa pasierba Pawlika o imieniu Adam, licząca kilkanaście osób. Grupa Kenysa, zajmująca się handlem narkotykami, licząca około 10 dealerów. Pokaz siły swojej armii miał okazję zaprezentować po zabójstwie Pershinga w Zakopanem, do którego doszło 5 grudnia 1999 roku. Po wyeliminowaniu Kolikowskiego przez zarząd Pruszkowa, Pawlik znalazł się niejako między młotem a kowadłem. Z jednej strony od zawsze należał do grona starych pruszkowskich i trzymał z nimi wspólny front, z drugiej jednak żył w bliskiej komitywie z kumplem Pershinga Masą. Ten ostatni zapewniał mu ogromny przypływ gotówki, ale jednocześnie, podobnie jak Kolikowski, był solą wokół starych i kolejnym celem do wyeliminowania. Do określenia swojej przynależności i tzw. rozkminki pomiędzy Pawlikiem a resztą zarządu grupy miało dojść pod domem Krzysia w Pruszkowie. W dniu umówionego spotkania przed budynkiem przy ulicy Obrońców Pokoju zaczęli gromadzić się wezwani przez Pawlika ludzie. Sytuacja była niezwykle napięta, gdyż po wydarzeniach w Zakopanem dochodziło w półświatku Warszawy do dynamicznych zmian i nikt nie wiedział, czego może się spodziewać po liderach gangu. Na przyjazd delegacji starych z obstawą
nerwowo oczekiwało około 50 uzbrojonych mężczyzn z krzysiem na czele. Część przybyłych miała nawet założone kamizelki kuloodporne. Ku zdziwieniu Pawlika i jego załogi na rozmowy przyjechał jedynie Zygmunt Raźniak, pseudonim Bolo. Kobieta, która przywiozła go pod dom Krzysia, widząc wielką grupę bojowo nastawionych mężczyzn, błagała go wówczas, aby nie wychodził z auta i wrócił z nią do Warszawy. Ten jednak podszedł do Pawlika, przywitał się z nim po przyjacielsku i weszli razem do budynku. Kwadrans później z okna wychylił się Krzyś, informując swoich ludzi, że wszystko jest w porządku. On w konflikcie Staży Masa pozostaje neutralny i wszystko zostaje po staremu. Podległa mu ekipa wyczuła jednak, że jest to tylko mydlenie oczu, a Pawlik już dogadał się ze starymi kumplami i obrał ich stronę. Tak o tamtym okresie zeznawał sam Masa. Pamiętam sytuację z końca grudnia 1999 roku, gdy zadzwoniłem do Pawlika. Wydaje mi się, że było to 2 lub 3 dni przed Wigilią. Zadzwoniłem wtedy do Pawlika na numer telefonu komórkowego, który miałem zapisany w swoim telefonie. Okazało się, że Pawlik jest w tym czasie na śledziku w restauracji na Saskiej Kępie na ulicy Paryskiej. Rozmawialiśmy na temat mojej ewentualnej rozmowy ze starymi. Z tego co wiem, oni chcieli przekonać mnie, że Andrzej był konfidentem, mają na to dowody i dlatego musiał zginąć. W trakcie tej rozmowy Pawlik dał telefon Szwarcowi i wtedy Szwarc namawiał mnie do powrotu do Warszawy. Mówił, że wojna z nimi nie jest mi potrzebna, ponieważ mam żonę i dzieci. Mówili też, że jeżeli nie wrócę, to przejmą moje interesy, a jeżeli wrócę, to mam oddawać im to, co oddawałem Pershingowi. W trakcie tej rozmowy Szwarc wyraźnie powiedział, że to oni stoją za śmiercią Andrzeja. Potem Szwarc przekazał telefon Słowikowi, który też mnie namawiał do powrotu. Był jak oni wszyscy pijany. Mówił też, że jak się nie chce z nimi ułożyć, to żebym przyjechał i walczył jak mężczyzna. Ja wtedy powiedziałem mu, że nie mogę przyjechać, bo ukrywam się przed policją. A on wtedy krzyknął na całą salę, że straszę go policją i rozłączył się. Ja w chwilę potem zadzwoniłem jeszcze do Pawlika. Chciałem wytłumaczyć, że nikogo nie straszę policją, tylko że się przed nią ukrywam. Ale on już nie chciał ze mną rozmawiać. Tak zakończyła się ostatnia przyjacielska relacja Masy z przedstawicielem Starych Pruszkowskich. Sokołowski, wiedząc, że stracił na mieście swoje tarcze ochronne przed starymi w postaci przede wszystkim Pershinga, ale także Krzysia, uciekł na Śląsk, gdzie ukrywał się zarówno przed dawnymi kompanami, jak i policją, która poszukiwała go do sprawy wymuszenia rozbójniczego. W kolejnym roku wytargował z władzami status świadka koronnego, co z kolei wiązało się z rychłym końcem największego gangu w Polsce. 25 sierpnia 2000 roku przeprowadzono policyjną operację Enigma, w wyniku której uderzono w najważniejszych członków grupy Pruszkowskiej. Większość bosów wpadła już w czasie pierwszej obławy. Aresztowania uniknął m.in. Pawlik, który w czasie akcji przebywał z rodziną na wakacjach. Po 2 latach ukrywania się, sam jednak zgłosił się do prokuratury wraz ze swoim obrońcą. Usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz kierowania 28-osobową bojówką, czyli tzw. Młodym Pruszkowem. Ostatecznie całe szefostwo gangu – Zygmunt Raźniak Bolo, Andrzej Z. Słowik, Ryszard Esz, Janusz P. Parasol, Leszek D. Wańka i Mirosław D. Malizna – zostało schwytane i osądzone. Pawlik jednak nie doczekał końca swojego procesu. Zachorował na raka przełyku i z powodu złego stanu zdrowia we wrześniu 2003 roku zwolniono go z aresztu. Zmarł 22 maja 2004 roku. W ostatniej drodze na cmentarzu w Pruszkowie towarzyszył mu m.in. słynny aktor Daniel Olbryski wraz ze swoją menedżer. Mężczyźni poznali się w 2000 roku, kiedy to Olbryskiemu został skradziony Nissan Patrol, a policja poleciła mu, aby ten zgłosił się do Pawlika. Krótko po interwencji Krzysia umyte i zatankowane do pełna auto stało ponownie pod domem aktora w Podkowie Leśnej. Od tamtej pory dobrze poznaliśmy Ryszarda. Wiedzieliśmy, że kiedyś był gangsterem, jednak z Danielem znamy też jego inne oblicze. Faceta kupującego drogie leki emerytom,
ukochanego przez swoją pasierbicę i powszechnie szanowanego. I to tej jego drugiej dobrej twarzy przyszliśmy oddać hołd, mówiła reporterom Superekspresu menedżer Olbrskiego Krystyna Dębska. Janusz P. Parasol. Janusz P. urodził się w 1955 roku w Pruszkowie. Posiada wykształcenie średnie techniczne. W młodości trenował amatorsko boks i kulturystykę. Jego zdjęć próżno szukać w prasie czy internecie. W odróżnieniu od młodszych pruszkowskich watażków, unikał medialnego rozgłosu. W dniu wielkiej obławy na grupę pruszkowską oficjalnie zatrudniony był jako zaopatrzeniowiec w drukarni z pensją 3000 zł miesięcznie. Zanim jednak powstał mit potężnej mafii pruszkowskiej, Parasol odsiedział kilka wyroków w latach 70. i 80., głównie za włamania i kradzieże, łącznie kilkanaście lat. W tamtym czasie związany był z bandą słynnego pruszkowskiego przestępcy Ireneusza P., pseudonim Barabasz. Szajka Barabasza, która stworzyła podwaliny późniejszej grupy pruszkowskiej, składała się głównie z brutalnych, prymitywnych przestępców. Mężczyźni zajmowali się przede wszystkim kradzieżami i włamaniami. Handlowali również walutą i prowadzili interesy na bazarach. Ireneusz P. zginął jednak w wypadku samochodowym na początku lat 90. i w tym samym czasie nastały złote czasy dla gangu z Pruszkowa. Prawdziwy chrzest grupa przeszła 4 lipca 1990 roku w Ruścu koło Nadarzyna. Tam w motelu George 6 członków gangu umówiło się na spotkanie z Mirosławem P., ich dawnym znajomym, który obecnie zamieszkiwał w RFN. Gangsterzy napadli wcześniej na mężczyznę i zrabowali mu biżuterię oraz zmusili do podpisania aktu sprzedaży należącego do niego Mercedesa. Ze względu na starą znajomość dali mu jednak możliwość wykupienia tych dóbr za 15 tysięcy dolarów. Mężczyzna zgodził się na te warunki. Jednak zanim pojechał na rozmowę z przestępcami, o wszystkim poinformował policję. Funkcjonariusze przygotowali zasadzkę, a z poszkodowanym do zapłaty okupu udał się policjant w cywilnym ubraniu, udający jego ochroniarza. Na miejscu oprócz Parasola zjawili się również Czesław B., pseudonim Dziki, Kazimierz K., Wojciech B., Budzik, Ryszard P. i Andrzej C., Szarak. Oprócz policjanta pod przykrywką w okolicy czekało 20 uzbrojonych policjantów. Do przekazania okupu jednak nie doszło. Pseudoochroniarz został szybko zdemaskowany i uderzony przez jednego z przestępców. Kiedy upadł na ziemię, nerwowo wyjął broń i oddał strzał w kierunku Szaraka. Jak się okazało, śmiertelny. Do motelu wpadła policja, która zaczęła strzelać do uciekających w popłochu gangsterów. Parasol, który próbował przeskoczyć przez ogrodzenie, został raniony w nogi. Przed sądem tak opowiadał o tym zdarzeniu. Myślałem, że to jakiś bandyta. Strzelał do mnie, gdy próbowałem pokonać płot z siatki i dlatego od niej spadłem. Nie był to jeden strzał, lecz kilka. Miałem ranne obydwie nogi. Policjant Henryk L., który strzelał wtedy do Parasola, zeznał, iż oddał w jego kierunku tylko jeden strzał. Po akcji gangsterów aresztowano i postawiono im zarzuty. Szybko jednak odzyskali wolność, a w maju 1995 roku zostali całkowicie uniewinnieni. Sąd podkreślił, że akcja w George'u przeprowadzona była nieprawidłowo. Policja zachowała się zbyt nerwowo i za wcześnie przerwała akcję, co uniemożliwiło zebranie dowodów. Parasol od początku lat 90. należał do kierownictwa gangu pruszkowskiego, które przez lata zmieniało swój skład. Finalnym szefostwem grupy, które za prawdziwe przyjęła prokuratura, zostało 6 mężczyzn. Oprócz Janusza P., Zygmunt R. Bolo, zwany również Kabanem, Mirosław D. Malizna, Leszek D. Wańka, Andrzej Z. Słowik i Ryszard S. Starzy pruszkowscy, jak nazywano gangsterów, kierowali najpotężniejszym gangiem w Polsce, który brutalnie podporządkowywał sobie kolejne części kraju. Sam Parasol posiadał pod sobą potężne zbrojne ramię, dowodzone przez Damiana K., pseudonim Kotlet. Mit mafii i bezwzględności, jaki wytworzyła w latach 90. prasa wokół grupy, tylko ułatwiał jej przejmowanie kolejnych terenów.
Grupa terroryzowała Polskę, zajmując się wymuszeniami, haraczami, kradzieżami samochodów, napadami na tiry, handlem i produkcją narkotyków. Potężne pieniądze przynosiło jej także opodatkowanie lokali, do których wstawiano automaty do gier losowych. Pruszków posiadał też rozległe kontakty wśród przedstawicieli świata biznesu, funkcjonariuszy policji czy polityków. W pierwszej połowie lat 90. Parasol wraz z Ryszardem P., pseudonim Krzyś, zaczął prowadzić dyskotekę o nazwie Kaskada, znajdującą się w Brwinowie. W lokalnej prasie miejsce to reklamowano hasłem „U nas najbezpieczniej”. Nie wszyscy jednak zgadzali się z tym sloganem. W 1995 roku pruszkowska prokuratura oskarżyła Ryszarda P. o to, że pod wpływem alkoholu wraz z kolegami wciągnął dwie młode kobiety do samochodu, a następnie jedną z nich zgwałcił w Kaskadzie. Krzyś trafił do aresztu, jednak po wycofaniu oskarżenia został wypuszczony. Co ciekawe, kobietą, która najpierw wniosła, a potem wycofała oskarżenie, była Małgorzata R., skazana obecnie na dożywocie za zabójstwo dwóch dealerów ery GSM. Była studentką socjologii, która fascynowała się światem gangsterskim. W czasie zabójstwa mężczyzn miała 22 lata. Parasol podejrzewany był również o przeprowadzenie zamachu na Wiesława Niewiadomskiego, pseudonim Wariat, szefa wrogiego gangu. W miejscowości Zakręt, gdzie mieszkał Niewiadomski, ostrzelano z broni automatycznej jego samochód. Mężczyźnie jednak udało się przeżyć ten napad. Janusz P. wrogów miał nie tylko poza grupą, ale również wewnątrz. Z wzajemnością nie znosił niższego rangą gangstera Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Tak Sokołowski wypowiada się o Parasolu w protokole przesłuchania w 2000 roku. Sprawa dotyczy próby ostrzeżenia bossa z wybrzeża Nikosia o planowanym zamachu na jego życie. Ja zostałem przed całą grupą strasznie zrugany. Przez R, Słowika i S za kontakty z Nikosiem. Sprawę łagodził Wańka. Mimo to przez jakiś czas szykanował mnie za to Parasol. Musiałem jeździć do niego o różnych porach dnia i nocy na tak zwany dywanik i wysłuchiwać jego wywodów. Dlatego zadzwoniłem do Waldka i powiedziałem mu, żeby przekazał Nikodemowi informację o planowanym zabójstwie. Ale w taki sposób, żeby nie można było domyślić się, że ta informacja jest ode mnie. Na samego Parasola przeprowadzono zamach w 1999 roku w Pruszkowie. Do napadu doszło 5 czerwca około godziny 9 rano. Na ulicy Wojska Polskiego w pobliżu postoju taksówek ktoś oddał do niego kilka strzałów z pistoletu z tłumikiem. Mężczyzna został ranny w plecy i ramię. Słaniając się na nogach, dotarł do taksówkarza, którego poprosił o zawiezienie do szpitala. Parasol wyszedł z zamachu cało. Nie ułatwił jednak pracy policji szukającej sprawcy. Świadkowie również niczego nie widzieli. Wraz z końcem stulecia nadchodził koniec wielkiej mafii pruszkowskiej. Najpierw w grudniu 1999 roku w zamachu zginął Pershing, słynny boss z Ożarowa, który prowadził swoją organizację obok starych pruszkowskich, jednocześnie nie należąc do nich. Później nastąpiła policyjna akcja Enigma, mająca na celu rozbić cały trzon pruszkowskiego gangu. Pod koniec sierpnia 2000 roku Centralne Biuro Śledcze przypuściło zmasowany atak na bossów Pruszkowa. W pierwszym rzucie wpadł właśnie Parasol, a także Wańka i Bolo. Aresztowano też kilkadziesiąt innych osób. Tymczasowo udało się uciec między innymi Maliźnie i Słowikowi. Parasol usłyszał początkowo pozornie błahy zarzut wymuszenia kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Był to jednak pretekst, aby zatrzymać go w areszcie i postawić poważniejsze zarzuty. Podczas procesu regularnie atakował Masę, który został świadkiem koronnym. Starał się go zdyskredytować, mówiąc, że strukturę grupy, podział na zarząd i kapitanów, wsadzili mu w usta agenci CBŚ. Po latach zresztą sam Masa w rozmowie z innym pruszkowskim przestępcą o pseudonimie Jąkaty, Welchińczyk, przyznał, że dla dobra sprawy wprowadzenie takiej terminologii było potrzebne. Parasol na sprawach przedstawiał Masę jako herszta grupy, a jednocześnie od lat policyjnego agenta. Janusz P. w 2003 roku otrzymał wyrok 7 lat pozbawienia wolności za założenie i kierowanie grupą przestępczą. Z więzienia wyszedł w 2008 roku po wpłacie kaucji.
W innym procesie za między innymi rozboje i handel bronią usłyszał wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności, lecz karę zaliczono mu na poczet wcześniejszej odsiadki. Po odzyskaniu wolności przez pewien czas prowadził bar New York Pub w Piastowie. Jego pseudonim jednak nie pojawiał się w mediach aż do lutego 2017 roku. Parasol wraz z innymi byłymi bossami Pruszkowa, Słowikiem i Wańką mieli być częścią organizacji wyłudzającej zwrot podatku VAT na wielomilionowe kwoty. Mężczyźni mieli swoją legendą i autorytetem stanowić ochronę dla szefów organizacji dokonującej przestępstw gospodarczych.